dyskomfort, jak rozmawiam z bliską mi osobą i nagle czuję, że pakujemy się w jakiś ślepy zaułek naszej rozmowy, że gdzieś znika kontakt, że gdzieś gubimy porozumienie. Pojawia się jakiś rodzaj pułapki, nieporozumienia, jakiegoś interpretowania siebie nawzajem, które utrudnia spotkanie. To, co jest najbardziej upragnione, kiedy ty i ja siedzimy naprzeciw siebie, to jest to, żeby się spotkać, żeby mogło się dokonać to, co jest najważniejsze między nami, żebyśmy poczuli, że jesteśmy razem, żebyśmy doświadczyli jedności, spotkania, więzi. I dzisiaj Jezus mówi o tym, że Jemu zależy na tym, aby nic nie stanęło na przeszkodzie, żadna pułapka nie uwikłała naszej relacji z Nim w coś, co utrudni to spotkanie. Jezus mówi, uważajcie, żeby żadna pułapka, którą zły zastawi na waszej drodze, nie przetrzasnęła was. Moim pragnieniem jest to, abyście stanęli przed Synem Człowieczym, żebyście przede mną stanęli, żeby żadna pułapka was nie wciągnęła gdzieś daleko ode mnie. Pułapka lęku, pułapka poczucia winy, pułapka jakiegoś myślenia, które oddala od spotkania.